Panie kierowniku, pan pogoni to pudło. Jadę od rana, a za oknem już półmrok. Na zachodzie byłem, brat w lazarecie umiera. Coś go żre od środka, rak czy inna cholera. A los jak nóż jabłko i nas podzielił. Ja tu na wschodzie, on po drugiej stronie. I czasu nie było, co by siąść, pogadać. Ostatnio to u szwagra, chrzcił wtedy dorosłego, już dzisiaj Marka. I widzisz pan, jak to z tym życiem tak zwanym. Tylko 5 lat różnicy między nami, a tu ciągle robota i nic z tego dla siebie. Żeby choć pewność była, że lepiej będzie w niebie. A brat to w kopalni miedź wydzierał ziemi. Odłożył, kupił ładę, się ożenił. I dzień przyszedł on w pracy, a ona uciekła. Wzięła samochód, a niech babsko trafi do piekła. I widzisz pan, co mu z tego życia ukresu. Nic nie ma nikogo, kto by go pocieszył. Tak wiem, Bóg dobry w niebie da mu wszystko, co trzeba. Ale czy to takie pewne tu na ziemi, tak daleko od nieba? Tak też, panie kierowniku, pan pogoni to pudło. Zaraz sklep mi zamkną, a piwa to bym łyknął. Ja już bratu nie pomogę, mogę pomóc sobie. Tak też, panie, wysil pan nogę. Los jak nóż, co nas z matką rozdziela, później marzeń wspólnych tnie spełnienie, by pod koniec życia ciąć swym oszczem tę ostatnią pępowinę, co nas z ziemią wiąże.